Cornastcy policjanci otrzymali informację o trudnej sytuacji zwierząt w jednym z gospodarstw na terenie Gminy Skrzyszów. Kiedy mundurowi dotarli na teren wskazanej posesji, zastali tam cztery trzęsące się z zimna psy. Zwierzęta owiązane były krótkimi łańcuchami do zrobionych ze starych płyt meblowych prowizorycznych i nieocieplonych but. Domem jednego z nich stał się niewielki otwór w budynku gospodarskim. Po posesji chodził też kot, bezskutecznie szukający na śniegu czegoś do jedzenia. Miski wystraszonych i wyglądających na wychudzone zwierząt wypełniał jedynie śnieg. Jak się okazało, zwierzęta nie posiadały też aktualnych szczepień. Mundurowi od razu ruszyli z pomocą, nakazując 59-letniemu właścicielowi nakarmić zwierzęta i przywiązać je na długie powrozy. O zastanej na miejscu sytuacji powiadomili też pracowników Urzędu Gminy, którzy zobowiązali się monitorować sytuację psiaków. Zwierzętom zapewniona została też opieka weterynaryjna, a ich losem zainteresowali się pracownicy Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami.